języka polskiego, więc myślę, że... Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest świętem, które przypomina, jak wielką rolę odgrywa język w naszym życiu. To także okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Od lat wiedzę o języku polskim promuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, organizując wydarzenia, które zawierają w sobie element językowej rywalizacji, ale oczywiście także edukacji. Założenie obchodów Dnia Języka na Uniwersytecie w istocie jest bardzo proste. Chodzi o podnoszenie świadomości młodych ludzi dotyczącej nie tylko zasad gramatycznych czy ortograficznych, ale przede wszystkim o utrwalanie świadomości językowej oraz jej rangi w życiu każdego z nas. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, czyli święto, które ma przypominać o roli języka rodzimego w naszym życiu. A my robimy to, wykorzystujemy to jako okazję, żeby promować wiedzę o polszczyźnie, żeby propagować dobre wzory mówienia i pisania. Więc chcemy tak w lekkiej, nie takiej przyjemnej formie pokazywać, że polszczyzna jest czymś, o co warto dbać. Właściwie od zawsze było i jest tak, że część kształcących się młodych ludzi nie ma większych problemów ze znajomością zasad, jakie obowiązują w języku polskim, ale naturalnie są również i tacy, dla których poprawna polszczyzna jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Prowadzę tu zajęcia przez 20 lat. Wydaje mi się, że nie ma dużej różnicy w poziomie. Nie powiem, że teraz jest dużo gorszy poziom niż 20 lat temu. Poziom jest porównywalny. Są studenci, którzy robią błędy, są tacy, którzy robią mniej tych błędów, uczą się i mam nadzieję, że podczas tych studiów to, czego im brakuje, to sobie wykształcą. W zmaganiach językowych na uniwersytecie wzięła udział m.in. młodzież z Wolsztyna, Nowej Soli i Zielonej Góry. Uczniowie przyznają, że polska ortografia nie należy do najprostszych, ale to właśnie sprawia, że jest wyjątkowa. A sposobów na doskonalenie własnej znajomości języka jest naprawdę wiele. To chyba jest właśnie piękne w tym naszym polskim języku, że mamy taką wyjątkowość w stosunku do innych języków. Na pewno jeśli się dużo czyta, to te zasady wchodzą same do głowy, bo się te słowa widzi na papierze. I nauczyciele też muszą to wytłumaczyć dobrze, ale u nas w szkole jakoś się super dużo czasu ortografii wcale nie poświęca. A mimo to jednak uważam, że jest to wystarczająca ilość. Dodajmy, że patronat nad tegorocznymi obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego objął prorektor do spraw studenckich profesor Wojciech Strzyżewski oraz dziekan Wydziału Humanistycznego profesor Jarosław Dudek.